Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo opowiem Ci na pytanie, co robić, jak badanie wstępne do pracy rozpoczyna się w ostatnim dniu zwolnienia lekarskiego. Czyli taka patowa sytuacja, no, mamy pracować, a jednocześnie jeszcze jesteśmy do tej pracy niezdolni. Witam Panie Doktorze, aktualnie jestem na zwolnieniu L4 do dnia 8 października bieżącego roku. Jest to L4 po ustaniu zatrudnienia w moim poprzednim zakładzie pracy. Aktualnie nie pracuję. Znalazłam nową pracę i dnia 8 października mam zlecone badania okresowe. Daty się pokrywają i czy nie będzie z tą datą problemu w ZUS-ie? Nową pracę na umowę rozpoczynam dopiero od 10 października, czyli za 2 dni. Czy w razie zapytania z ZUS mam im pokazać to zaświadczenie? No, na logikę to nie powinno kolidować, ponieważ pracę rozpoczynam 10 października. Mam jednak obawę, czy nie jest to konflikt, bo 8 jestem niezdolna do pracy z powodu depresji, a inny lekarz, no w tym przypadku medycyny pracy, w ten sam dzień stwierdzi, że jestem zdolna do pracy. No cóż za patowa sytuacja. Natomiast odpowiadając na to pytanie, jeżeli praca rozpoczyna się 2 dni później, specjalnie bym się nie martwił, nie stresował reakcją ZUS-u, ponieważ nie będzie to dzień podwójnej płatności za ten właśnie ostatni dzień zwolnienia. Natomiast co do lekarza medycyny pracy, poszedłbym do niego zdecydowanie przygotowany i przedstawił mu zaświadczenie o zakończeniu leczenia od lekarza prowadzącego, no w tym przypadku prawdopodobnie był to psychiatra. No ja osobiście nie robię problemów, nie robię kłopotów w podobnych sytuacjach, ale tak, no ja to jestem ja, nie mogę definitywnie stwierdzić, że tacy są wszyscy inni lekarze. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Koniecznie skomentuj ten filmik, jeżeli miałeś podobną sytuację. Natomiast możesz tutaj wpaść na moją stronę internetową, gdzie zamieszczam bardzo dużo takich życiowych, podobnych informacji.